Stawialiśmy duże wymogi w zakresie taboru autobusowego i norm emisji spalin. Dłuższy okres współpracy sprawia, że przedsiębiorca, który przystępuje do takiego postępowania przetargowego, no może sobie lepiej zaplanować koszty zakupu amortyzacji sprzętów czy leasingu. Planujemy w ciągu 4 lat wydać na komunikację około 4 400 000 zł. Oczywiście wszystko zależy od tego, ilu mieszkańców będzie z tej komunikacji korzystać, dlatego że no, to jest nasz plan. Jeśli więcej osób zacznie jeździć nowymi liniami, częściej korzystać z przewozów miejskich, okaże się, że dokładać będzie trzeba mniej, do czego serdecznie wszystkich mieszkańców zachęcam. Liczymy się z tym, że na początku jesteśmy z daleka, nikt nie chce przyjść do firmy, której nie zna i tak dalej, której nie zapozna. Przyjeżdżamy ze swoimi kierowcami w całości i w jakimś czasie, liczymy po miesiącu, dwóch, zaczniemy jakiś nabór próbować pozyskać, a jeżeli się nie uda, no to zostajemy przy swoim, ale z praktyki zawsze coś. Przynajmniej te 50% będziemy mieć swoich tutaj miejscowych kierowców. Autobusów zakładamy tak jak specyfikacja, jest 4 duże, czyli 80-miejscowe bodajże i 3 busy. Co liczymy jeszcze, że jakiś plus, jeszcze jakaś rezerwa, wiadomo, że musi być i to już jesteśmy na to przygotowani.